Dzień dobry. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie w środę. Nie wiem, czy ja mam dzisiaj siłę. Nie wiem, czy ja mam dzisiaj siłę. Mam pieniądze za to, także mam nadzieję, że to jest tak, że to każdy z nas codziennie jakoś tam jest w innej formie. Więc tak, mam nadzieję, że ktoś z Państwa dzisiaj jest w takiej formie, jak ja byłam wczoraj, przedwczoraj, takiej jakiejś lepszej, mocniejszej, bo pieniądze są, wyciągnęłam. Spróbujmy dzisiaj rozwiązać więcej zagadek, może troszkę łatwiejszych. Zobaczymy, jak będzie, dobrze? Bo jakoś mi się wydaje, że coś się jeszcze dzieje, jakieś ciśnieniem, nie wiem z czym, ale spróbujmy zacząć od takich łatwiejszych. Mam nadzieję, że tę pierwszą zagadkę wszyscy Państwo rozwiążecie bez kłopotu. Chodzi o serial. Chodzi o serial, uzupełnij litery i odczytaj tytuł serialu. Polski serial, znany serial. Nawet jeśli ktoś nie ogląda, to na pewno zna nazwę tego serialu, tytuł. Także 25 zł do wygrania. Proszę Państwa, zacznijmy od takich kwot. Za to mam nadzieję, że jeszcze szybciej one będą znikały. Może nawet zanim zdążę przypominać zasady naszego programu, więc się spieszę. Czas nam się, nie 2 minuty. Dobra, to start z myśleniem, a koncentracją tak naprawdę też. Szukamy, gdzie jest telefon komórkowy, stacjonarny, włączamy telefon, bo za momencik mam nadzieję, kogoś z Państwa usłyszę w studio. Przypomnę tymczasem, że w naszym programie mogą brać udział wyłącznie gracze pełnoletni. W trakcie programu rozegramy konkursy interaktywne, do których można się zgłaszać pod wskazany na dole ekranu numer. Płacisz za każde zrealizowane połączenie, również za takie, które nie połączy Cię ze studiem. Aby dostać się na antenę, należy znaleźć otwartą linię, która bezpośrednio połączy Cię ze studiem. Aby trafić na otwartą linię, musisz najszybciej odpowiedzieć, nie wiem, czy to już mówiłam, czy nie, musisz najszybciej odpowiedzieć na pytanie, które usłyszysz, dzwoniąc pod nasz numer. Szczegóły w regulaminie na www.łowcynagród.com. No dobrze, jeszcze z 6 razy któreś zdania powtórzę, to dobiegniemy do końca czasu na myślenie w trakcie tych zasad. No ja od razu się przyznaję, dzisiaj w takiej stopie, jakiejś takiej formie, nie wiem, jakaś taka jestem. Może dlatego, że się szczepiłam na tą grypę. Ojej, taka jestem rozbita jakaś, ale mam nadzieję, że u Państwa jakoś większa mobilizacja. Ja będę Wam przedstawiać zagadki, rozdawać pieniądze, dyktować numer telefonu, ale wszystko w Waszych rękach dzisiaj, dobrze? Nie wykrzesam z Państwa energii. Także namawiam do brania udziału te osoby, które mają tę moc. Na mnie nie liczcie. Ja będę dzisiaj po prostu tutaj tylko wysyłać te kolejne kwoty, dobrze? Słuchajcie, czas na myślenie to jest taki czas, gdzie nie zawsze mówię, nie dzwoni nikt, tylko zastanawiacie się wszyscy nad tym, jak rozwiązać zagadkę. Sądzę, że tę zagadkę to fani w serialu to pewno rozwiązali od pierwszego wejrzenia. Trzeba uzupełnić litery i odczytać tytuł serialu. Polski serial, chyba jeden z najbardziej znanych polskich seriali, najdłużej istniejących. Uwaga, 000. Czas na myślenie dobiegł końca. Teraz pojawi się hasło dzwoń teraz, więc zapraszam bardzo gorąco. Dzwoń teraz. Kto pierwszy, ten lepszy. Nie sądzę, żeby tutaj przy tej zagadce były jakieś dogrywki. Myślę, że pierwsza osoba, która trafi na antenę, poda prawidłową odpowiedź. Jest telefon. Halo, halo. Halo, halo. Dzień dobry. To jaki pan serial rozpoznał? No Klan. i bardzo dobrze. 25 zł dla pana. Pozdrawiam serdecznie. Klan, brawo. Tu słyszę po głosie, że jednak nie wszyscy są tacy mordowani jak ja. Także strasznie się cieszę. Pierwsza nagroda powędrowała do naszych zwycięzców, a teraz druga zagadka, znowu 25 zł i znowu szybciutko, 2 minuty i rozwiązujemy, dobrze? Także 2 minuty czasu na myślenie. Znowu serial, znowu tytuł. Piotruś, musisz mi przyciszyć muzyczkę w uchu, bo nie słyszę albo. Właśnie, albo. Teraz jest dobrze, przepraszam Was, ale dzisiaj naprawdę jakoś muszę trochę spokoju mieć. Dobrze,
i dla Państwa też. Troszkę spokoju, 2 minutki spokoju w tej chwili. Szybkie pieniądze. Proszę zobaczyć, te pierwsza nagroda zniknęła błyskawicznie. Naprawdę pełna gotowość i mam nadzieję, że jeszcze ktoś też w takiej pełnej gotowości jest przed telewizorem. Pana zapraszam, który rozwiązał poprzednią zagadkę, do wzięcia udziału teraz w tej kolejnej, bo też ta sama kategoria, tytuł serialu polskiego. Myślę, że też do rozpoznania. Znaczy dla mnie mniej chyba znany niż Klan. Ale wiem, że wiele osób naprawdę pasjami śledzi ten serial, zna wszystkie postacie. I myślę, że Kuba, weź mi obniż trochę, bo trykam znowu tam głową w to niebo tutaj. O właśnie. Państwu zaglądać prosto w oczy z bliska. Dobrze. Minutka jeszcze. Czyli w tym czasie nie dzwonimy. To jest czas na myślenie, dobrze? Na zastanowienie się. Ja wiem, że dla niektórych z Państwa jest to wręcz oczywista sprawa, ale niektóre osoby, no tak jak ja chociażby, muszą się troszeczkę po prostu zorganizować od rana. Takie rano, już późne rano, ale może niektórzy jeszcze śpią, szczęśliwcy, nie wiem, odpoczywają po jakimś ciężkim dniu wczorajszym czy wieczorze, nie wiem, jak to tam wygląda u Państwa, ale niektórzy może już wrócili z pracy, kto wie. Straszne. Jak tak wcześnie ktoś musiał iść do roboty, to współczuję. Wiem, że możesz być śpiący czy śpiąca, ale jeśli jeszcze chwilkę zostaniesz przed telewizorem, obiecuję, że jeszcze parę takich łatwych zagadek będzie, zanim przejdziemy do wyższego poziomu trudności. Także jeszcze można sobie przed drzemką zarobić pieniądze. Także proszę spróbować. Kolejne 25 zł. Czas na myślenie dobiega końca. Proszę Państwa, pobudka. Bierzemy telefony do ręki i uwaga, czekam na kolejnego zwycięzcę. Uwaga! Czas na myślenie dobiegł końca. Dzwoń teraz, dyktuję numer i czekam, kto teraz wpada do studia, dobra? Kolejna nagroda wędruje do Was. 704-304-304. I? Na pewno troszkę mniej znany serial, no mimo wszystko, niż Klan. Klan, no to swojego czasu po prostu absolutnie wszyscy śledzili, także nie dziwne, że tam odpowiedź przy poprzedniej zagadce usłyszałam po prostu natychmiast po zakończeniu tego czasu na myślenie. No ale proszę Państwa, nie przypuszczam, żeby naprawdę nikt nie kojarzył. Troszkę też trudniejsze może słowo tak naprawdę do rozszyfrowania, także może to jest powód. Ale jest pierwsza litera, jest to czy, takie charakterystyczne w tym wyrazie czy. No i 25 zł do wygrania, proszę Państwa. Uwaga, kogo usłyszę? Śmiało, śmiało. Kolejna nagroda na wyciągnięcie ręki. Proszę nie ociągać się, wykręcać numer, wygrywać kolejne kwoty. Mam naprawdę nadzieję, że dużo zagadek uda nam się dzisiaj rozwiązać. Jest telefon. Halo? Dzień dobry, Rancho. Rancho, brawo. Tak, 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 tak. 25 zł dla Pani. Gratuluję. Dziękuję pięknie za szybką reakcję, w miarę szybką. Mam nadzieję, że przy następnej zagadce jeszcze szybciej kogoś usłyszę. Uwaga! Poziom wyżej, jeśli chodzi o trudność. Nagroda w związku z tym w górę. 50 zł będzie tym razem do wygrania. I proszę Państwa, dlaczego trudniej? No wystarczy spojrzeć na to, co w tej chwili wyświetliło się na ekranie. Są dwa człony tego tytułu, czyli tytuł składa się z dwóch wyrazów. Czyli jest więcej roboty, dwa razy tyle, więc i nagroda dwa razy taka. I zobaczymy, bo znowu świeższy serial, młodszy, aczkolwiek już też sądzę zdobył swoją popularność, więc mam nadzieję, że ktoś da radę. 3 minuty na zastanowienie, dobrze? 3 minuty na zastanowienie, 3 minuty na mobilizację. Mam nadzieję, że to wystarczy i że zaraz właśnie po tym czasie na myślenie usłyszę telefon z odpowiedzią, dobrze? Dwie zagadki za nami. Już troszeczkę w ten temat seriali się
wdrożyliśmy, wciągnęliśmy. Już się powoli ta klapka właśnie w pamięci uchyla, pod którą te różne tam tytuły seriali się chowają. Chociaż prawda jest taka, że jeszcze jakieś tam 10 lat temu takich polskich seriali no, wiodących były 2 czy 3 maksimum. Nawet sądzę, że może to był nawet tylko Klan. Później dochodziły kolejne sukcesywnie, coraz więcej tego było. W tej chwili rzeczywiście to jest masa. Masa seriali i tak naprawdę już ja na przykład kompletnie nie orientuję się w tych tytułach, co gdzie leci, co kiedy leci, co o co w czym chodzi. I właśnie no, jest coraz trudniej tak naprawdę znać te tytuły, zwłaszcza, że no, umówmy się, oglądanie seriali to nie jest obowiązek szkolny, więc nie każdy ogląda, nie każdy w ogóle to śledzi i nie wiem właśnie, czy to nie są troszeczkę zbyt zawężone zagadki, może lepiej by było się zastanawiać jednak nad przysłowiami, które jednak wszyscy gdzieś tam jakoś mieliśmy szansę poznać, a z serialami to już tak wcale niekoniecznie. No ale spróbujmy, to jest na razie poziom wyżej, jednak dwie zagadki z tymi serialami udało się rozwiązać, to dość szybko, więc mam nadzieję, że tutaj te 3 minuty wystarczą, żeby kolejny tytuł też ktoś rozszyfrował. Najwyżej zmienimy, wczoraj żeśmy chyba z 4 czy 5 różnych typów zagadek zahaczyli, więc jeśli dzisiaj coś się okaże, że jest dla Państwa za trudno z tymi serialami, czy nie ma przed telewizorem osób, które seriale oglądają, czy się tym interesują, zmienimy. Naprawdę ja uważam, że to takie tytuły seriali, tytuły piosenek, piosenkarze, to są takie bardziej hobbystyczne zagadki i nie wiem, nie każdy musi to znać, więc ja też niechętnie takie zagadki w sumie gram. Wolę takie bardziej ogólne. Dobrze, proszę Państwa, mamy niecałą minutę, 40 sekund właściwie zostało z tego czasu na myślenie przy tej kolejnej zagadce. To znowu jest tytuł serialu polskiego, także każdy miał szansę gdzieś tam natrafić na ten serial, czy też na tytuł. Jeśli tylko ma telewizor, to pewno gdzieś mu tam się ten serial kiedyś się udało chociaż przez chwilę widzieć, bo też już parę serii było i nawet już chyba powoli do jakiejś, nie wiem, ogólnej kultury przechodzi postać główna tego, z tego serialu. Dobrze, 2-1. Czas minął. Proszę Państwa, czas na koncentrację minął. Było dużo tego czasu. Mam nadzieję, że wystarczyło. Mam nadzieję, że mamy jakiegoś fana tego serialu przed telewizorem. W takim razie dyktuję numer i czekam na telefon. 50 zł czeka na wyciągnięcie ręki, także zapraszam. 704-304-304. Proszę bardzo. Nie mówcie, że nie znacie. Nawet ja znam, a nie oglądam seriali. Z tego serialu może widziałam jeden odcinek z tych wszystkich serii, a tytuł znam. No, tytuł znam, bo to już nawet dowcipy są na temat tego serialu, tej postaci. Jakże już tak zdążył ten serial przejść jakoś do takiej kultury powszechnej. Proszę Państwa. No uwielbiana główna postać, główny ten bohater, absolutnie uwielbiany chyba, nie tylko przez starsze panie, myślę, że też i przez młodsze. Dla mnie jeszcze ciągle główny aktor, no, grający główną rolę jest lekarzem, ale może dlatego, że właśnie zatrzymałam się na innym serialu, w którym grał główną rolę. I chyba wolałam, jak był lekarzem jednak. Mimo wszystko, no bardziej przystępny. I mamy telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Co to jest za serial? Ojciec Mateusz. Brawa dla pana. Oczywiście, że tak. Ojciec Mateusz, 50 zł dla pana. Ojca Mateusza pozdrawiamy. Aj,
I zobaczymy, co będzie dalej. No będziemy dalej tłuc te tytuły seriali. Piotr, się powolutku, myślę, że trzeba myśleć o jakimś innym temacie dla Państwa, bo... Wiesz co, myślę, że tutaj nie dawajmy tego czasu na myślenie. Szybko to, mam nadzieję, ktoś rozwiąże i przechodzimy do innych zagadek, bo szczerze mówiąc, troszkę mi się wydaje, że ten temat wyczerpaliśmy. No jaki jeszcze może być serial? Klan Rancho, Ojciec Mateusz, chyba wszystko już było z takich najpopularniejszych. Także kończmy już ten temat, bo też nie wiem, czy mamy fanów seriali przed telewizorem. Proszę Państwa. Dzwonimy, dobrze? Ja, to jest dość charakterystyczny temat, ten tytuł. Proszę zobaczyć, no, zastanowić się trzeba najpierw nad pierwszym wyrazem, dwuliterowym. Tutaj niewiele możliwości tak naprawdę, a sądzę, że jak ten pierwszy wyraz się ułoży w głowie, to już będzie wiadomo, o co chodzi, prawda? Także zapraszam gorąco, mam nadzieję, że... Pomimo, że są tutaj dwa słowa w tym tytule, uda się go rozwiązać, tę zagadkę, szybciej niż udało się Klan czy Rancho. Zobaczymy. W każdym razie ja już czekam na odpowiedź. Ten sam numer telefonu, te same aparaty, mam nadzieję, już pod ręką. Już powolutku się rozkręcamy, prawda? Już nawet ja się powolutku jakoś przebudziłam i rozkręcam. Mamy dużo pieniędzy do wydania. Wczoraj... Pomimo tego, że był szczęśliwy dzień, siódemeczka, niestety nie udało się panu tej końcowej nagrody wygrać, a było blisko, bo naprawdę pan sobie dobrze dawał radę. Także może dzisiaj spróbujemy. Dobra, bo znowu wyciągnęłam straszną pajdę banknotów. Mam nadzieję, że większość z tego powędruje do państwa dzisiaj. Także na razie dobrze, dobrze wam idzie. Trzy zagadki za nami. Program właściwie dopiero co się rozpoczął. Mam nadzieję, że już właśnie rozkręcamy się powolutku. Pomimo tego, że dzisiaj jest jakaś taka, no w miarę chyba ładna pogoda, bo i słońca trochę, ale jakoś tak jest w Warszawie, przynajmniej nie wiem, czy mgliście, czy jakieś chmury, czy coś. Coś jest takiego, chyba nie jest niezbyt wysokie ciśnienie. Coś jest takiego ciężkawego w powietrzu. Także mi przynajmniej troszeczkę trudno było wystartować dzień. Może u Państwa jest lepiej. Mam nadzieję, że lepiej. Przynajmniej widzę, że niektórzy są bardzo ogarnięci. Pierwsze zagadki znikały jak świeże bułeczki, także mam parę osób zwartych i gotowych do ostrej walki o pieniądze i bardzo dobrze. Codziennie ktoś inny jest w takiej super formie, więc też codziennie ktoś ma szansę wygrać pieniądze. Kochani, my tu gadu gadu, a tymczasem ja czekam na telefon. Nie ma tego czasu na zastanawianie. Ja naprawdę wierzę, że ktoś już wie, o jaki serial chodzi. Także zapraszam gorąco do studia. Nie zwlekajmy. Rozwiążmy sobie jak najszybciej się da te zagadki z serialami, a potem coś tam innego popróbujemy, dobrze? Co tam, Piotrusiu, masz dla nas po serialach? Czy będziemy przysłowia, czy będziemy w ogóle jakiś inny typ? Wiesz co, wczoraj żeśmy robili na spostrzegawczość i tak, no, to takie łatwiejsze zagadki trzeba. Bo jednak, no, także może szybciutko znikały te zagadki, gdzie były zdjęcia i znajdź różnice. To naprawdę dobrze sobie Państwo z tym radzili, także może coś takiego. No zobacz, w każdym razie myślę, że jeśli chodzi o uzupełnianie literek, to już też wystarczy, bo to potrafi się zrobić bardzo trudne. To już jest trudne. Uważam, że to jest jeden z najtrudniejszych typów zagadek, jaki mamy, gdzie trzeba uzupełniać te litery, bo to naprawdę nie przychodzi tak od razu do głowy. To trzeba naprawdę w miarę mozolnie poszukać. No tyle, że tutaj jest tytuł serialu, także być może znajdzie się przed telewizorem ktoś, komu wystarczy to, że pierwszy wyraz rozszyfruje, a pierwszy wyraz jest dość prosty do rozszyfrowania. No bo co może być? No dobrze, może być jeszcze da. I ma, ale to nie te wyrazy. Dobrze, proszę Państwa, jest ktoś gotowy? Podyktuję numer, może się usłyszymy za chwileczkę, dobrze? Proszę spróbować, nie czekajmy. Nagroda wyższa niż była na początku, także mam nadzieję, że są chętni dalej na wygrywanie pieniędzy. 50 zł na wyciągnięcie ręki dosłownie. Jeśli znasz odpowiedź, to tym bardziej nie miej wątpliwości, warto. Parę osób już dzisiaj wygrało, wiele osób codziennie u nas wygrywa. Od poniedziałku do piątku, codziennie od 11 do mniej więcej 12.30 u nas naprawdę ludzie wygrywają dużo pieniędzy, także w
każdej chwili można się do tego grona przyłączyć, zwycięzców. Jeśli masz ochotę teraz się przyłączyć, dyktuję numer dla komórek, dla telefonów stacjonarnych, jest to ten sam numer. Proszę tylko spróbować. Anusz się uda. Anusz, dzisiaj jest twój dzień. 704-304-304. I posłuchajmy, o jaki serial chodzi tym razem? Może trzeba było dać ten czas na zastanowienie, wiesz? Może Państwo tak nie są przygotowani, żeby tak od razu ruszyć do boju, do telefonu. Ale już też i jakiś czas już ta zagadka się wyświetla, także mam nadzieję, że każdy, kto chciał, to już się zastanowił. Ach, no i mamy telefon. Dzień dobry. A witam. I? Na wspólnej. Na wspólnej, tak. 50 zł dla Pana. Bardzo serdecznie pozdrawiam. Dziękuję pięknie za telefon i gratuluję wygranej. Dobrze, Piotrusiu, to zmieniamy. Już dajmy spokój tym serialom. Zróbmy może teraz już te zdjęcia z różnych... O nie, nie, proszę Cię, proszę Cię. Jezus, nie zdążył przygotować. Jeszcze jedną, dobrze? To już jest ostatnia. Mówię, że to powinnam znać. Jeśli chodzi o mnie, to naprawdę słabo, bo w ogóle nie... W ogóle się nie orientuję w serialach, naprawdę. Poza tymi, które sobie oglądam na wideo. Jakoś tam to już wtedy ślęczę od początku do końca całą serię jedną za drugą. To poza tymi to ciężko mi tak śledzić, żeby nie wiem, co codziennie, czy co tydzień na przykład jakiś odcinek, to strasznie mnie irytuje. Coś przegapię, nie doczekam, także jestem słaba, jeśli chodzi o śledzenie serialów w telewizji. Pod uwagę to, co działo się przy poprzedniej zagadce, dajmy Państwu ten czas na mobilizację, koncentrację, na rozwiązanie zagadki, dobrze? 3 minuty tego czasu na myślenie, kochani, żeby to troszkę szybciej nam poszło niż przy poprzedniej zagadce. Czas start i to nie jest czas na dzwonienie, także jeśli nawet ktoś wie, uwielbia ten serial i postaci, które tam występują, proszę w tej chwili jeszcze do mnie nie dzwonić. Dajmy szansę wszystkim, dobrze? Nawet tym, którzy są troszeczkę tacy dzisiaj mniej, nazwijmy to, zmobilizowani, jak ja. Także trzeba uzupełnić literki, odczytać tytuł serialu. Serial polski znowu, także nic strasznego, nic trudnego. No i myślę, że tutaj tak, no też w sumie dość charakterystyczna jest ta pierwsza litera, tak jak przy poprzedniej zagadce było na wspólnej i to na było takie charakterystyczne, tak tutaj myślę, że to m na początku jest dość wiele mówiące. 2 minuty, dobra. To jest bardziej czas na to, żeby zobaczyć, gdzie jest telefon, podejść, włączyć, wstukać PIN czy coś tam. A może rozładowany, podłączyć do ładowarki. No właśnie, to na to właśnie jest czas. Jeśli ktoś chciałby kolejną nagrodę u nas wygrać. Dużo już tych zagadek jakoś zniknęło. Może Piotrek ma rację, że w sumie ciągnie ten temat zagadek z tytułami seriali, bo okazuje się, że Państwo znacie te tytuły i naprawdę jak dość szybko udaje się rozwiązywać te zagadki. Także w sumie nie mam co narzekać. Dzisiaj już, nie wiem, 4-5 osób wygrało pieniądze. Troszkę tego mamy do rozdania, także ja z kolei czekam, aż będę mogła przejść do jakichś też trudniejszych zagadek, większych wyzwań i zaproponować Państwu większe pieniądze, ale to się na pewno wydarzy, zwłaszcza przy tych zagadkach na spostrzegawczość, to na pewno, chciał, nie chciał, będzie trudniej. Natomiast w tej chwili jeszcze minuta czasu na myślenie, 50 zł do wygrania. Bądź kolejną osobą, która sobie dzisiaj u nas zarobi.
Proszę Państwa, piękna pogoda, oczywiście ktoś może narzekać, nie będę siedział przed telewizorem, wychodzę załatwiać sprawy, póki jest pięknie. Jest pięknie, a jest zimno jeszcze w tej chwili, naprawdę, także też nie ma się co spieszyć. Już widzę któryś dzień z rzędu, że lepiej jest załatwiać jakieś sprawy tam koło pierwszej, drugiej, trzeciej po południu, kiedy rzeczywiście robi się to słońce, jakoś rozgrzewa powietrze i robi się cieplej i przyjemniej. I też ponoć ma być tak słonecznie i pięknie do końca tygodnia, także może nie ma się co spieszyć, zarobić pieniądze. W weekend ponoć nawet jakieś tam 20 coś stopni. Więc będzie można jakoś przyjemnie te pieniądze wydać, czy pójść coś zjeść gdzieś, czy gdzieś się wybrać, czy pojechać na wycieczkę, czy po prostu usiąść ze znajomymi na ławeczce pod drzewem. Jakoś miło spożytkować 50 zł. Dobrze, proszę Państwa, 000. Czas minął, czyli ten czas na myślenie się skończył. Czas na dzwonienie. Proszę wziąć telefon do ręki, wygrać sobie 50 zł. O jaki tytuł chodzi? Uwaga, kogo usłyszę? Kto pierwszy, ten lepszy. Także proszę naprawdę nie zwlekać, jeśli ktoś chce jeszcze pieniądze w taki łatwiejszy sposób wygrać to teraz, bo za chwilę zrobi się już trudniej. Dobrze? Także zapraszam. Uprzedzałam, także uwaga. 704, 304, 304. Kto dał radę? Jedna osoba jest potrzebna. Mam nadzieję, że ktoś rozpoznaje tytuł, prawda? Proszę Państwa. Kłopot może być z ilością graczy przed telewizorem. Piotruś, to Cię uprzedzam. Wczoraj żeśmy z Marcinkiem naprawdę walczyli o to, żeby znaleźć kogokolwiek przed telewizorem, bo jednak niezależnie od tego oczywiście, na co ja Państwa namawiam i co mówię, że będzie później cieplej, że później wychodźcie z domu, to jednak taka pogoda wyciąga nam widzów z domu i potem coraz ciężej nam właśnie rozwiązywać zagadki, bo jeszcze o 11 na początku programu ktoś tam jest, ktoś tam jeszcze przed wyjściem zadzwoni, coś rozwiąże, a potem po prostu, żeby kogoś znaleźć przed telewizorem, to już marzenie ściętej głowy. No ale proszę Państwa, mam nadzieję, że jeszcze ktoś jest, rozpoznaje ten tytuł i chciałby zarobić pieniądze. Tym lepiej dla Was, jeśli nie ma konkurencji, nie ma ludzi w domu, to tym lepiej dla Państwa, bo tym łatwiej tak naprawdę, tym większa szansa trafienia do studia na tę otwartą linię, także naprawdę warto spróbować. Czy ktoś w ogóle wie, o jaki tytuł chodzi? Czy w ogóle ktoś jest jeszcze przed telewizorem? Czy w ogóle ktoś wziął telefon i próbuje do mnie zadzwonić? Czy na to wszystko usłyszę? Nie, nie, nie i nie. M. Co to jest za my na początku? M. Na pewno Państwo wiecie. Może ktoś myślał, że tutaj brakuje jakichś liter. Jak usłyszysz cały tytuł, to na pewno będziesz kojarzył, bo to też tak jak i z tym ojcem Mateuszem. Nie trzeba oglądać, żeby znać tytuł. Ja jeszcze raz podyktuję numer telefonu, dobrze? Proszę Państwa, bo mam nadzieję, że to troszkę przyspieszy bieg zdarzeń. Ja naprawdę czekam, aż ktoś trafi do studia. Ma ktoś rozwiązanie? Jest ktoś w ogóle przed telewizorem? To spróbujmy może, dobrze? Jeszcze raz spróbujmy. Mam nadzieję, że teraz już usłyszę gracza w studio. Ktoś musi trafić na otwartą linię, także naprawdę warto nawet drugi raz spróbować wykręcić nasz numer. To spróbujemy z komórki, ze stacjonarnego. 704-304-304. Halo? Dzień dobry. Jaka będzie odpowiedź? M jak miłość. Brawo, 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 brawo. M jak miłość, jak najbardziej. Pozdrawiam Pana bardzo serdecznie. Gratuluję wygranej. 50 zł Pan sobie na M jak miłość zarobił. Także jak widać, czasami warto śledzić seriale, to wtedy przynajmniej można u nas wygrać pieniądze. Piotrusiu, co ty tam wyczyniasz? Halo, mieliśmy zmienić rodzaj zagadek. Dlaczego ja widzę w dalszym ciągu to samo polecenie? Ale dlaczego tytuł serialu znowu? Piotrusiu, ja nie żartuję, naprawdę zmieniaj póki czas. Że dałbyś więcej pieniędzy.
Ale ile tu jest tych wyrazów? Zobacz, ile jest wyrazów. Zobacz, ile ty liter tu dałeś. Parę liter na krzyż. Dobrze, na chwilę, ale tylko na chwilę, dobrze? To daj więcej pieniędzy w takim razie. Daj więcej pieniędzy może. Dajmy ten bonus, dobra? Dajmy Państwu 1000 zł w sumie do wygrania, możliwe. Jest więcej liter, znaczy więcej wyrazów, a z kolei mniej tych liter, które znamy. Także myślę, że mam prawo tutaj zaproponować Państwu więcej pieniędzy i w końcu mam nadzieję też właśnie no, coś się zacznie dziać. 1000 zł w sumie będzie do wygrania, czyli 100 zł gwarantowane za poprawną odpowiedź podaną na antenie i 900 zł bonusa, o który będzie dodatkowa gra, czyli zadam 5 pytań w ciągu 30 sekund. Jeśli poprawnie na nie odpowiesz, wygrywasz całą kwotę, dobrze? Że jesteśmy umówieni. I teraz mam nadzieję, że to nie potrwa długo. Proszę Państwa, pierwsze większe pieniądze do wygrania. No tu troszkę mnie niepokoi, że mi tak szybko przyznał ten bonus. Szczerze mówiąc, teraz jak patrzę na ten tytuł, to już wiem dlaczego, bo rzeczywiście to się no, nie za bardzo coś czyta tutaj. Ani jednej pierwszej litery. To, co było fajne w poprzedniej zagadce i w poprzedniej, że myśmy to na... To już wiadomo było, że na wspólnej. M, no to wiadomo było, że M jak miłość, prawda? Tutaj nie ma nic, co by tak działało właśnie jak taka rybka, na rybkę. Nie ma nic takiego, nie ma w ogóle pierwszych liter. Ten rodzaj zagadek z uzupełnianiem liter dla mnie możliwy jest do rozwiązania tylko wtedy, kiedy są pierwsze litery. Nie wiem, dlaczego tutaj ani jednej nie dostaliśmy, no ale reżyser najwyraźniej liczy na to, że ktoś z Państwa i tak rozpozna, o jaki tytuł chodzi. Tak na chwilę, dobrze? Taka próba. Piotrek? To dajmy Państwu ten czas może na myślenie. Na myślenie. Proponuję 3 minuty. No skoro daliśmy 3 minuty przy M jak miłość, no to tutaj jak nie ma żadnego... I daj powiększ. O, najlepiej weź to powiększ. 3 minuty tego czasu na myślenie, dobrze? Proszę Państwa. Ktoś... Jeśli da radę, ja nie wiem, ja naprawdę nie napieram na Państwa, ja widzę, że to jest trudne. Ale jeśli ktoś da radę, to mam nadzieję, że zaraz będziemy mieli z kolei pierwszą szansę wygrania większych pieniędzy. Czas start. Uwaga, kto da radę? R-I-N-I-S. Tyle wiemy. Dość długie dwa wyrazy. Jest jakieś tutaj coś, co łączy i coś na końcu krótszego. Nie mamy żadnej pierwszej litery. Dobrze, no nic, liczę na tych graczy, którzy rozwiązali poprzednie zagadki, bo wygląda na to, że tutaj jest jakiś dłuższy przede wszystkim ten tytuł. W dalszym ciągu naprawdę nie mogę wejść z podziwu, co kto myśli sobie, nadając tytuł w serialu taki długi. Podczas kiedy no naprawdę w sumie no zapamiętuje się jedynie takie krótkie tytuły, typu właśnie Klan, Rancho, to za te tytuły płaciliśmy po 25 zł na początku programu. Może właśnie dlatego, że ten jest taki długi i tak mało liter znamy, no to udało mi się tutaj te większe pieniądze wyprosić, ale naprawdę... Niecała minuta. Proszę Państwa, o co chodzi? Czy ktoś kojarzy...
Czy komuś udało się coś wydedukować na podstawie tych danych, które mamy? Tego jest, mało wiemy tak naprawdę. 7 liter ma pierwszy wyraz. Gdzieś wtyry J. 2, 4, 6, 8 liter drugi wyraz. Później jakieś krótkie z, co może być jeszcze? I, a, o, także coś takiego. I jeszcze jeden krótki wyraz też z na końcu. No nie dla mnie, nie na mój brak skoncentrowania dzisiejszy też. 4, 3, 2, 1, uwaga. Kończy się czas. Dobrze, to wracajmy do studia może. I zobaczmy, tak? Jeśli ktoś rozszyfrował, to zapraszam do telefonu, proszę Państwa. Chyba to jest troszeczkę jednak za trudne, Piotruś, wiesz, bo ja tak troszkę tutaj, nie wiem, dzisiaj nie skontrolowałam tego wszystkiego i wydaje mi się, że tutaj trochę przesadziłeś. Wiesz co, zróbmy tak, ja bym zrobiła tak, żeby nie tracić zupełnie szansy, dałabym jakąś pierwszą literę, daj jakąś pierwszą literę, bo bez tej litery to w ogóle nie ma na czym, wiesz, nie ma od czego zacząć, no. I dałabym więcej pieniędzy. To jest naprawdę bardzo mało danych. Daj 2000. Daj 2000, wiesz, jak jest więcej pieniędzy, więcej ludzi przysiądzie, zastanowi się. Im więcej ludzi się zastanowi, tym więcej rozwiąże. Daj te 2000. No ile mogę prosić? Także im więcej ludzi się zastanowi, tym większa szansa, że ktoś rozwiąże. Jak ktoś rozwiąże, jest nadzieja, że wykręci nasz numer telefonu i że ktoś za chwileczkę pomoże nam się tej zagadki pozbyć. Miało być coś innego. Miały być zdjęcia do porównania z jedną różnicą. To taki jakaś, nie wiem, jakaś taka przekora tych moich chłopaków, reżyserów, że nie wiem, oni zawsze uważają, żeby jeszcze troszeczkę dalej, jeszcze troszeczkę coś trudniejszego, a jeszcze może to tam więcej pieniędzy. Ja rozumiem, że to nie wynika ze złośliwości, tylko raczej z chęci zaproponowania Państwu tych wyższych nagród, bo rzeczywiście te większe nagrody, więcej pieniędzy możemy proponować dopiero za te takie trudniejsze zagadki, więc oni tak próbują coś troszkę trudniejszego, troszkę i nagle okazuje się, że coś troszkę jest już za bardzo i no i właśnie to jest taki przykład, że nie wiem, czy ktoś to rozszyfrował. No ale dobrze, mamy 2000 zł, mamy pierwszą literę w drugim wyrazie. Jak Piotruś. Państwo musicie o tym pomyśleć. O Jezus. Myślisz, Piotrek, że ktoś będzie teraz wiedział? Po tej jednej literze pierwszej? Bo ja dalej myślę, że nie. Piotruś, ale ty widzisz, że tu w dalszym ciągu jest więcej tych żółtych pól niż tych z literkami i naprawdę nie wiem skąd twój optymizm, że już ktoś rozwiązał. Ono mnie... Anka, już ktoś powinien wiedzieć, te 2000 płacimy, dodałem pierwszą literkę w jednym wyrazie, zaraz ktoś zadzwoni, napisałem dzwoń teraz, zaraz kogoś usłyszę. Ja tylko uprzedzam, bo Piotruś, to jest twój pierwszy program w tym tygodniu, uprzedzam cię, że no nie wiesz co się dzieje, nie mamy za bardzo widzów. Jest piękna pogoda, naprawdę wszyscy ludzie gdzieś tam wyłażą, coś robią, nie wiem co, naprawdę siedzą na ławeczce, ale
ale naprawdę ciężko nam zastać kogoś w domu, tak jak, nie wiem, przy jakimś deszczu czy zimie. I takie trudne zagadeczki mogą no nie znaleźć swojego zwycięzcy. To nie chodzi o pieniądze. No, słuchaj, jak chcesz dać 4000, dawaj 4000. No przecież kłócić się nie będę. To jest główne moje zadanie, żeby rozdać Państwu jak najwięcej pieniędzy i każde dodatkowe 1000 mnie tylko cieszą, że nie będą leżały w sejfie, tylko ktoś, mam nadzieję, będzie je wydawał. Tylko pytanie, czy ktoś jest w stanie to rozwiązać? Bo to naprawdę jest trudne. Ja uważam, że jest za mało liter, za dużo wyrazów, że no, tak jak z tytułami filmów, no pamięta się te tytuły, które mają właśnie maksimum 1-2 wyrazy. No jeszcze Ojciec Mateusz na wspólnej, prawda? Ale przepraszam, jakim cudem ktoś dał tytuł taki długi, 4 wyrazy właściwie. A gdybyś dał więcej liter, gdyby to były wszystkie litery, o to by było najlepiej. Wszystkie litery i wymieszane tylko w obrębie wyrazów. To myślę, żeby jeszcze była szansa, że ktoś to skojarzy i ułoży, ale naprawdę. Dobrze, proszę Państwa, mamy 4000 zł na tym naszym liczniku nagrodowym. Nie ukrywam, że chciałabym jakoś to zakończyć, dobrze? Te pieniądze się pojawiły, żeby nie było, że ja Państwu dałam pieniądze, a potem wyświetliłam od razu odpowiedź. Tu umówimy się na jakiś czas może na zakończenie tej zagadki. Piotruś? No właśnie nie wiem, 10 chwil chyba Państwu damy, co? Bo był czas na zastanowienie, ale to jest szybkie 10 chwil. Szybkie 10 chwil, taki czas, żeby po prostu, po pierwsze, żeby się zorientować, że jest naprawdę dużo pieniędzy możliwe do wygrania. Bo rzeczywiście no, pierwsza dzisiaj szansa, żeby wygrać 1000, a nie tylko dziesiątki złotych. Także jest o co walczyć. Teraz tak, druga rzecz, no trzeba będzie na chwileczkę przysiąść do tego telewizora i spróbować tu skojarzyć. No są te 4 wyrazy, w tym jeden ten króciutki, tak, to też może być wszystko. I z, a, o i tak dalej, ale proszę szukać, bo to może wystarczy jeden wyraz. Jeden, drugi wyraz może skojarzyć się cały tytuł. Nie wiem, jak Państwo tam są na bieżąco z tym oglądaniem seriali. Ja słabo. Ja, szczerze mówiąc, tak w telewizji to w ogóle nie śledzę seriali. Jeśli już, to właśnie jak ktoś mi poleci jakiś serial, to wtedy cały oglądam w 2 dni wszystkie odcinki i w ten sposób. Może tak, tak, wszystkie sezony w ciągu tygodnia i wtedy może tak. Ale tak w telewizji to nie śledzę seriali. To mnie denerwuje, to jest dla mnie nie do... Jestem za mało systematyczna, nie jestem w stanie zawsze o tej samej porze być przed telewizorem, więc gubię wątki i tak dalej, dlatego w ogóle nie podejmuję wyzwania. Ale może ktoś z Państwa no, bardziej śledzi, co tam się dzieje w tych serialach w tej chwili, bo ja nie rozpoznaję tego tytułu. Nie kojarzy mi się z czymś. Tak jak jeszcze to M jak miłość, to słyszałam, bo mama ogląda, czy... Ojciec Mateusz, no to nawet już dowcipy są na temat ojca Mateusza i tak dalej. Nie wiem, pielgrzymki pod hasłem w miejscach ojca Mateusza odwiedziny. Także to jeden odcinek chyba widziałam, ale na pewno kojarzę tytuł. Natomiast tutaj tego tytułu jakoś nie, przynajmniej na podstawie tych danych, które mamy, nie rozpoznaję. Nie wiem, czy to jest krótki, długi serial, czy on się już skończył, czy leci teraz jeszcze na bieżąco. Piotruś, znowu coś żeś wyciągnął z Zamieszka historii. Jak to się dawno temu skończył? A ile miał serii? Piotruś, to jak dawno, przepraszam, to nie było serii jeszcze? Nie było sezonów, że pierwszy sezon, drugi sezon, coś tam, coś tam? To jak dawno? A, były 3 serie, czyli jednak trochę się ciągnął. 21 odcinków w każdej serii? Jaki rok, przepraszam? A nie pomyliło ci się? 66 rok, początek serialu? 1966 rok? A
Żartujesz sobie teraz ze mnie, prawda, Piotrusiu? Znowu wyciągasz coś z jakiejś zamierzchłej historii, co nikt nie miał szansy, nie wiem, widzieć, słyszeć. Serial z lat 60. No nie dziwię się, że nie rozpoznaję tytułu, Piotrek. Ja szukam czegoś, wiesz, typu M jak miłość, czy tam myślę sobie, co tam może lecieć na tych wszystkich kanałach o różnych porach. Nie dziwne, że nie znajduję tytułu, skoro to, teraz tam są różne, te jakieś jeszcze nowe. Ja nawet nie kojarzę tych tytułów po prostu, bo co jesień, co wiosna, to się coś nowego zaczyna. Nawet nie wiem co i tak szukam, myślę, Boże, może po prostu coś przeoczyłam, może nie usłyszałam, kto tam, gdzie tam gra, co tam się dzieje, a tymczasem ty mi mówisz, że to jest serial z 60. lat, że się zaczął w 66. roku. Aż mi głowa rozbolała. No to nie dziwne, żeś dał 4000 zł nawet do wygrania. Ale to Piotrek, to nie wiem, czy damy radę. Naprawdę nie wiem, czy damy radę. Proszę Państwa, tym bardziej cieszę się, że no, mamy prawie połowę czasu na zakończenie tej zagadki za sobą. Dobrze, umówmy się, że jeśli ktoś dał radę, jeśli ktoś rozpoznaje ten tytuł, ojej, teraz to już nawet nie pytam, czy ktoś widział serial, bo nie wiem, większość z Państwa jest pewno połowę młodsza. Nie wiem, czy wasi rodzice już byli na świecie w 66 roku. Zawsze wykorzystają taką moją, taki moment nieuwagi, bo ja na oku, na co dzień jestem bardzo skupiona, skoncentrowana, zmobilizowana, obowiązkowa. Przychodzę jeszcze przed nimi, sprawdzam wszystko, czy wszystko gra, działa, co będziemy robić, jakie zagadki. Wyrzucam, przerzucam, dodaję litery, zabieram litery. Dzisiaj jeden dzień nieuwagi. Trochę nie wiem, co ze mną jest przez to szczepienie, może jakaś jestem taka zmulona, nie wiem jak to nazwać, głowa mnie boli. Jeden dzień i już coś wcisnął i już mi coś tutaj za przeproszeniem wtrynił. Z 66 roku. Serial. Polski, mam nadzieję, przynajmniej tyle, tak? Polski. Ale po co sięgać tak daleko? To nie miałeś teraz tytułów seriali, co się teraz nawet we wrześniu, październiku zaczyna się masa nowych seriali. Nie mogłeś dać czegoś z tych nowych, co ludzie siedzą, czekają, aż się zacznie. Każdy tam jest ciekawy, czy ten pierwszy odcinek będzie wciągający, czy nie. To nie, to ty musisz sięgać gdzieś tam w historyczne, zamierzchłe czasy, żeby wyciągnąć jakiś tam tytuł, co ma tyle wyrazów, daj jeszcze jakąś literę, daj jeszcze jakąś pierwszą literę. Mamy 5 chwil, ja teraz rozumiem, dlaczego jeszcze nie usłyszałam telefonu, pomimo tego, szczerze mówiąc, myślałam, że dasz pierwszą literę w pierwszym wyrazie, bo to jest takie decydujące o tym, że się rozwiąże resztę, czy nie. No nie, nawet nie to. Dawaj te pieniądze, co ty tam kombinujesz, Piotruś? No dobrze, w tę stronę to się nie kłócę, 6000 zamiast 4, 6000 złotych możliwe do wygrania. Proszę Państwa, ja tam zaraz wyjdę i sprawdzę, co on tam knuje. Następne zagadki będą na pewno łatwiejsze. Nie będzie już żadnych zamierzchłych czasów, żadnych tytułów, żadnych seriali, żadnych hobbystycznych zagadek. Piotruś, wczoraj z Marcinkiem rozwiązaliśmy z Państwem masę zagadek, każda z innego rodzaju. Podobało się, rozegrało się, wygrało się i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego akurat no, tyle razy prosiłam, żeby tych takich hobbystycznych zagadek nie grać, że to, co tam Ciebie może interesuje, naprawdę niekoniecznie musi interesować wszystkich. No, bądźmy trochę bardziej tacy liberalni. No dajmy ludziom szansę interesowania się tam swoimi sprawami, a nie każdy musi znać to, albo każdy musi wiedzieć to, albo każdy musi umieć to. Zwłaszcza poza tym, co jest podstawowe, no bo jakieś tam podstawowe rzeczy, no to nas uczą w szkole podstawowej, to każdy musi wiedzieć i takie zagadki lubię grać. Matematyka, geografia, stolice, miasta, jakieś tam takie właśnie matematyka, takie podstawowe rzeczy, co każdy musi wiedzieć. Czy nawet te przysłowia, co siłą rzeczy każdy z nas jakoś tam w życiu
usłyszał, ale dlaczego tytuły seriali? Dlaczego akurat seriali w ogóle? Już nawet filmów lepiej by było, bo nie wiem, seriali jest tak strasznie dużo, że to w ogóle spamiętać wszystkie, a jeszcze informacja, że jest 60 lat, no przecież to mnie dobiłaś tym. Już od razu migrena mnie złapała. Wariat, no. Trzy chwile, proszę Państwa, poczekam trzy chwile do zakończenia zagadki. Jedno, co muszę przyznać, to w tym swoim całym mam trochę w złym humorze dzisiaj jest od rana, bo się okazało, że ma więcej pracy niż myślał i w ogóle biegał rano, więc po prostu może coś tam, może przez ten zły humor nam tutaj postanowił się zemścić i wyżyć na graczach. Gdyby nie było tak ładnie, gdyby więcej ludzi było w domu, ja chyba nie byłabym tak pesymistycznie nastawiona, bo sądzę, że tam jest szansa, że się znajdzie ktoś jeszcze tak jak Piotrek, że go to akurat interesuje, że skojarzy, że gdzieś ten tytuł z pamięci wyciągnie. Ale ponieważ jest jak jest, pogoda jest raczej zachęcająca, właśnie, no Piotrek nawet poszedł biegać poszedł, to tym bardziej ludzie wychodzą coś załatwić, kupić, naprawić. Dobra, proszę Państwa, ja też kończę z tym narzekaniem, dobrze? Bo to jeszcze nikomu nie pomogło takie narzekanie. Jeśli jest jedna osoba, która rozpoznaje, o jaki tytuł chodzi, to zapraszam jak najszybciej do studia, bo kończymy takie odliczanie zakończające zagadkę. Było 10 chwil, zostały 3. Jak będzie 0, wyświetlimy odpowiedź, bo mogę to zrobić. Nawet powiem więcej, nasz szef naciska na nas, że jak zaproponujemy tak dużo pieniędzy, a Państwo dalej nie znacie rozwiązania i się nie zgłaszacie, to żeby rozwiązywać takie zagadki, przechodzić do łatwiejszych za mniejsze pieniądze. Więc mam podkładkę, wyświetlę, zmienię. No, ale może ktoś się znajdzie, są jeszcze dwie chwile. To nie jest tak, że trzeba czekać, aż się pojawi jeden, żeby wykręcić numer. Naprawdę w tym momencie już ktoś może trafić do studia. Nie czekajcie do zakończenia tego odliczania, bo no, z mojej strony jest pełna gotowość, żeby tę zagadkę zlikwidować. Nie dlatego, żeby Państwu zabrać 6000, o nie. Ja chcę Państwu dać szansę przy innych, mam nadzieję, łatwiejszych i mniej hobbystycznych zagadkach niż ta, wygrać znowu jakieś większe pieniądze. Mam nadzieję, że mi się to uda. Dlatego właśnie chciałabym kończyć. Więc jeśli jest ktoś, kto jakiś cudem kojarzy ten tytuł, kojarzy może ten serial, może nie kojarzy serial, bo tak jak ja na przykład z tym ranczem. Rancza nie widziałam ani jednego odcinka. W ogóle nie wiem, o co tam chodzi, a nazwę znam, nie wiem, z przerzucania pomiędzy kanałami, chociażby dlatego i tam się wyświetla nazwa, no więc znam nazwę, wiem, że są ludzie, którzy uwielbiają to rancho, więc już słyszałam, że jest rancho, znam nazwę. Może tak samo ktoś tu nie widział ani jednego odcinka, może nawet nie było go na świecie jeszcze w tych 60 latach, kiedy ten serial powstawał i leciał, ale może nazwa gdzieś mu się obiła o uszy i rozpozna tę nazwę z takiego zapisu. Może mamy ostatnią chwilę, jeśli jest taka osoba, nawet jeśli to jest tylko jedna osoba, proszę Państwa, spróbujmy te 6000 wygrać, dobra? Ja czekam, mam nadzieję, że za chwileczkę usłyszę telefon. To jest nawet 6000 zł możliwe do wygrania. Zero, nie pokazuję jeszcze rozwiązania, bo jeszcze nie skończyłam gadać. Dobrze, dyktuję numer. Dyktuję numer, zobaczymy. Mam nadzieję, że się uda. Tytuł serialu trzeba podać na antenie, trafić na otwartą linię, także zapraszam do telefonu chętnych. 704. Już dzwonimy, tak. To już czas tej zagadki dobiegł końca. Ja zaraz wyświetlę odpowiedź, jeśli się ktoś nie zgłosi. 304. 304. I czekam. Thank you.
704-304-304. Kto dał radę? Dziwisz się, Piotrusiu, przepraszam. On teraz nam wali wszystkim, czym się da, w stół, mikrofonem. Nie wiedzą, nie wiedzą, nie wiedzą. Jak można nie wiedzieć, Piotrusiu? Przepraszam cię, jeśli ty wykopujesz serial z po prostu zamierzchłej przeszłości z lat 60., to na co liczysz? Na co liczyłeś? Że kto to będzie znał? Piotrusiu, ja nie widziałam ani jednego odcinka Rancha, który leci, nie wiem, od 100 lat codziennie, po 1000 odcinków dziennie. Nie widziałam ani jednego odcinka. To jak liczysz na to, że na przykład ja obejrzałabym serial z lat 60. No jak? Rozumiesz, że nie wszyscy tak mają jak ty, że nie wiem, tam śledzą, szukają, czy to się musielibyśmy trafić na kogoś, kto akurat, no nie wiem, tak samo się może pasjonuje tym, nie wiem nawet, co to jest, czy to jest jakiś... Co to w ogóle za serial? Jakie seriale kręcili w latach 60? Ja to kojarzę tylko jakieś filmy smutne i szare. O Jezus, no nie żartuj. No, to trafiłam z tym, że szare, bo on mówi jeszcze, że to jest czarno-biały serial. Piotrusiu. A przepraszam, w ogóle lecą jeszcze w telewizji. Puszcza ktoś czasem czarno-białe filmy, bo ja nie widziałam, nie wiem od jak dawna, czarno-białego czegoś w telewizji. Nie widziałam czarno-białego. Daj ten zegarek tutaj, może, nie wiem. No dobrze, to wiesz, no 3 minuty mnie nie zbawią, poczekamy do tej 12:00, ale naprawdę, żeś mnie trochę rozczarował, szczerze mówiąc. Czarno-biały, super, z lat 60., czarno-biały serial. Proszę Państwa, tak szczerze mówiąc, widział ktoś z Was ostatnio coś czarno-białego w telewizji? Jedna osoba, proszę się przyznać. Ręka pod budkę, bo za minutkę budka się zamyka. Widział ktoś coś czarno-białego, czarno-biały film, a już czarno-biały serial? Nie, to jest w ogóle niesamowite. Dobra, dobra, dawaj te 2 minuty, jeszcze 2000. 8 tysięcy złotych, trudno, to już tak pojedziemy. Po bandzie, że tak powiem. Niech przynajmniej słownictwo będzie współczesne, skoro mamy zagadkę antyczną. 2 minuty do 12:00, 8 tysięcy złotych nawet możliwe do wygrania. Super pieniądze, bardzo dużo pieniędzy, ale nie ma czasu teraz na wizję, co z tymi pieniędzmi zrobisz, jak wygrasz. To się będziesz zastanawiał po 12:00, jak już, mam nadzieję, do tego czasu wygrasz. Pytanie. Czy jest jedna osoba, której udało się to rozszyfrować? Proszę Państwa, powiem szczerze, ja już nawet nie próbuję, bo te wiadomości, że to jest z lat 60., że jest czarno-biały, że w te leciał po prostu... Że, czekaj, czyli to leciał ponad 40 lat temu? No, na to wychodzi 50 lat temu, tak? 66. Prawie 50 lat temu. Prawie 50 lat temu leciał ten serial. Ja to chyba... Nie, myślę naprawdę... Ja przepraszam, bo sytuacja jest dość poważna. Mi się naprawdę aż chce śmiać. Co? Już do jakiego absurdu dochodzą ci moi reżyserzy? W tym poszukiwaniu dla Państwa jakiegoś wyzwania, żeby nie dali rady, żeby nie dali rady. Teraz nie dadzą rady. Dam im tytuł serialu sprzed 50 lat. Czarno-biały, nikt nie będzie wiedział. No chyba nie dziwne, że nikt nie wie, ale naprawdę o to chodzi, żeby nikt nie wiedział? Naprawdę? Bo mi się wydaje, że ja po coś innego przychodzę do pracy. Przychodzę codziennie z nadzieją, że te pieniądze, które wyciągam z sejfu, ktoś za chwilę wygra.
Nie rozumiem, skąd u was jest ta potrzeba zażycia wszystkich. Zażyłem, ale dałem zagadkę. Zażyłem. No, serial z lat 60. Nikt nie będzie wiedział. No i masz, no to nikt nie wie. Cieszysz się? W takim razie zaraz pokażemy rozwiązanie, Piotrek, już co, bo już troszkę mam dość. Dobrze, czas dobiega końca. Proszę państwa, jest godzina 12, to jest dla nas taki moment zwrotny w programie, kiedy mam ostatnią szansę zagrania właśnie innego rodzaju zagadek, wprowadzenia innego typu. Ten typ już czeka. To są bardzo przyjemne zdjęcia z dziewczynami na plaży, w kostiumach, chłopakami i tak dalej. Będzie na co popatrzeć, będziemy szukać różnic, tam będą nagrody. Co prawda znowu po 25-50 zł, ale za to przynajmniej mam nadzieję będziecie potrafili te zagadki rozwiązać. Jeszcze nie pokazuję rozwiązania z jednej przyczyny. 8000 zł już się dzisiaj nie pojawi. To jest ostatnia szansa na duże pieniądze. To jest program dziejący się na żywo. I niestety ja nie mam wglądu w to, co się u państwa w domach dzieje. Może dobrze, może niedobrze. Niedobrze dlatego, że nie wiem, czy ktoś zna rozwiązanie. Może ktoś zna rozwiązanie, może szuka właśnie telefonu. Może spróbował nawet do nas już raz zadzwonić, ale nie trafił na otwartą linię i rozkłada ręce. Proszę jeszcze raz spróbować, dobrze? Ja jeszcze chwilkę czekam. Tak naprawdę, mówiąc między nami, wystarczy, że jedna osoba zna odpowiedź i jedna osoba spróbuje się do nas dostać. Jeśli trafi do studia, ma szansę wygrać 108 tysięcy złotych. Więc szansa jest. Nadzieja umiera ostatnia. Ale naprawdę dzisiaj nie liczcie na mój optymizm. No, ostatnia szansa. Podyktuję numer może, jeśli jest ktoś, kto w latach 60. śledził serial i rozpoznaje jego tytuł w tej chwili, pamiętam. To zapraszam. 704-304-304. Nawet 8 tysięcy złotych w tej chwili jeszcze możliwe do wygrania, ale to jest ostatnia szansa. Piotruś? Może dajmy to na pełny ekran. Jeszcze tak na ostatnią chwilę, jak dałeś te 2 minuty. Nie wiem. To znaczy, no jest to ostatni moment, żeby ktoś się zgłosił. Piotruś.
wracamy do studia w takim razie, panowie. Dobrze, ja jeszcze raz podyktuję numer, żeby nie było. Niesamowite, naprawdę. Niesamowite. No nie, ja nie mogę być spodziewana. Naprawdę ciekawa jestem, czy za 50 lat, jakby ktoś robił taki program jak nasz i zadałby pytanie, taką zagadkę zrobił na przykład ojciec Mateusz, czy ktoś rozpozna, o jaki serial chodzi. Piotruś, ty jesteś szalony, naprawdę. To jest coś nieprawdopodobnego dla mnie, naprawdę. Wyciągnąć serial, tytuł serialu sprzed 50 lat i kazać ludziom odgadywać. Jeszcze w taką pogodę, żeby więcej ludzi chociaż było przed telewizorem, to byłaby szansa, żebyśmy trafili na kogoś, kto może też jakoś tam, nie wiem, bo to chyba hobbysty, kogoś, kto się interesuje kinematografią taką właśnie starą, no umówmy się, no jak to nazwać inaczej, 50 lat, 50-letni serial. To nawet jeśli ktoś teraz ma 50 lat, to jeszcze nie śledził tego serialu, bo jeszcze był za mały. No przecież to jest nieprawdopodobne. Szalony pomysł. Proszę Państwa, no z jakichś przyczyn to się pojawiło, nie wiem. Jeszcze ten trudny rodzaj zagadki teraz wydaje mi się dobija nas, bo gdyby tu były wszystkie litery, bo czasem gramy takie zagadki, że są wszystkie litery w jakiejś tam zagadce, ale są pomieszane w obrębie wyrazów. Aha, no to wtedy można jakoś dojść po nitce do kłębka, jeden wyraz się ułoży, coś tam się przypomni. Ale ten rodzaj zagadki, gdzie się uzupełnia litery, to jest najtrudniejszy rodzaj zagadki, jaki mamy. I tym najtrudniejszym rodzaju, ten nam tutaj każe odgadywać tytuł serialu. Proszę Państwa, żeby to było jakieś dzieło epokowe, żeby to był jakiś film, który, no nie wiem, na wieki przejdzie do historii świata i kinematografii, ale serial, no serial, po prostu mówię, Piotrek, wyobrażasz sobie, że za 50 lat zadajesz komuś zagadkę na temat M jak miłość albo szpilki na Giewoncie. Wyobrażasz to sobie i ktoś pamięta ten tytuł? Ja nie widziałam, nie wiem jak dawno, jak długo nie widziałam filmu czarno-białego w telewizji. Naprawdę. Czarno-biały serial, wojenny, Piotruś, proszę cię. Ale kiedy ostatnio powtarzali? 20 lat temu, 10 lat temu? Kiedy ostatnio widziałeś? Kiedy? Czarno-biały serial z lat 60. Co to jest za serial w ogóle? O czym on jest? Przecież to w ogóle były inne czasy, inna tematyka. To w ogóle, to jest w ogóle nieprawdziwe. No mówię, no tak jakby za 50 lat ktoś miał śledzić ojca Mateusza. No jeszcze ojca Mateusza, no nie wiem, jak miłość, czy coś takiego, czy klan, proszę Państwa, za 50 lat. Po prostu tylko na chwilkę człowiek troszeczkę nieuwagi, bo to jest troszkę mojej nieuwagi, że nie przypilnowałam przed programem, że nie sprawdziłam zagadek, nie spytałam, że uwierzyłam, że wie co robi, to wciśnie zawsze coś tam takiego, że po prostu, żeby zażyło. No to zażyło. Piotruś, wyświetlajmy rozwiązanie tej zagadki. Ludzie nie będą znali tego tytułu. Nie będą ludzie znali serialu sprzed 50 lat, naprawdę. Mówi Anka, jeszcze poczekaj, to jest klasyk. Ale jakiego gatunku? Jakiego gatunku, Piotruś, klasyk? Czy to jest chociaż jakaś komedia? Jakaś, nie wiem, ponadczasowa czy coś? Nie, serial wojenny. Serial wojenny nakręcony w latach 60. Po prostu, no miodzio. Super, cudownie, Piotruś.
nie kojarzą ludzie. Piotrek, oczywiście, że jak mi tak mówisz, to ja już zaczynam kojarzyć. No nawet teraz może i ten tytuł by mi się przypomniał, jak mi mówisz, ale to też nawet nie taki tytuł, ja tylko to jedno słowo bym powiedziała z tego tytułu. Nie powiedziałabym całego tego, że cztery wyrazy, bym powiedziała to słowo drugie. No owszem, teraz coś kojarzę, bo rzeczywiście no, ja mam czterech kuzynów, jeszcze dwóch kolegów tam na wsi u babci, całą bandą z tymi chłopakami jak ganiałam, to rzeczywiście się bawiliśmy w postaci z tego serialu. Może ktoś pamięta tę dziewczynę, bo rzeczywiście śliczna była. A wiesz, Piotr, że ten serial w ogóle wzbudza raczej takie kontrowersje, bym powiedziała. To nie jest taka stuprocentowa prawda historyczna. Także w ogóle wydaje mi się, że między innymi dlatego nie puszczają tak często tego serialu, bo on jest no taki kontrowersyjny pod względem właśnie treści. Ja w ogóle nie wiedziałam nigdy, o co tam chodzi. Nigdy wiedziałam tylko, że jedzie ten czołg i że była ładna dziewczyna i ten Grigory mi się podobał strasznie. Ale to no, naprawdę, w ogóle nie mam pojęcia, o co chodziło w żadnym odcinku. No coś tam, no wojna, no nie wiem, tam coś. Coś wybuchło, tam coś. Rzeczywiście masz rację, ten tytuł może komuś w naszym wieku, może starszym niż my ludzie, może być znany, ale teraz pytanie, Piotrek, naprawdę chcesz ryzykować i czekać jeszcze? Czy dzisiaj akurat w ten słoneczny dzień znajdziemy kogoś, kto to na podstawie tej zagadki odczyta? Dla mnie możesz dawać. Proszę Państwa. Ja bym teraz tam wyszła, zbiła go i zmieniła zagadkę. Gdyby nie to, że w grę wchodzi 8000 zł możliwe do wygrania. Problem polega na tym, że w tym momencie już nie dojdziemy do takich pieniędzy. Te łatwe zagadeczki, przyjemne ze zdjęciami, o których Państwu już napomknęłam wcześniej, to są zagadki po 25-50 zł. Tutaj no, szału nie będzie, jeśli chodzi o wysokość nagród. Natomiast to, na co ja liczę, że w ogóle ktoś będzie je w stanie rozwiązać, bo z tą zagadką nie mam takiej pewności. Natomiast oczywiście te 2 minuty nie zbawią mnie, poczekam. Przy takich zagadkach, przy których, no nazwijmy to właśnie hobbystycznych, gdzie no siłą rzeczy nie ma zbyt wielu osób, które by mogły znać odpowiedź, to zawsze liczę po prostu na taki łut szczęścia, że tę jedną osobę zastanę przed telewizorem, która przypomni sobie, rozwiąże zagadkę i zechce o te 8000 zagrać. Ja Państwa nie będę namawiać, bo uważam, że to przesada siłą namawiać, że o Jezu, wygraj sobie 8000 zł, spróbuj. To no... Szczerze mówiąc, dla mnie wystarczy 10 sekund zamknąć oczy i sobie wyobrazić, że ja wygrywam 8000 zł i co się wtedy dzieje, że sądzę, że tu no nie trzeba nikogo zachęcać. To, co, o czym wspomnę tylko, to, że przy trudniejszych zagadkach, kiedy no niewiele osób do nas próbuje zadzwonić, czasem czekamy, aż ktoś trafi na tę otwartą linię. I tutaj naprawdę bardzo polecam przekręcić drugi raz, czy trzeci. Koniec zagadki, damy radę tu dopisać traf na otwartą linię. Może dopiszemy, bo po prostu czasem trzeba spróbować ten drugi raz, a nawet mówię trzeci czy kolejny, zwłaszcza jeśli w grę wchodzi tyle pieniędzy, a z kolei nie ma konkurencji. Nie ma konkurencji, proszę Państwa, serial sprzed 50 lat, ten serial... Dobrze, on ma rację, ja rzeczywiście kojarzę. Teraz jak mi powiedział, o co chodzi, to kojarzę, że coś takiego było, ale też nie powiedziałabym całego tytułu, bym powiedziała tylko jedno słowo z tego tytułu. Też naprawdę bardzo dawno nie widziałam tego serialu, żeby powtarzali w telewizji. Nie widziałam, nie wiem, może gdzieś teraz te, nie wiem, może w jakichś porach innych, czy może w jakichś innych kanałach, nie widziałam, żeby powtarzali. Nie widziałam już, nie wiem, jak dawno czarno-białego filmu, a to dopiero czarno-białego serialu w telewizji. Dobrze, czas dla tej zagadki się skończył. Proszę Państwa, jeśli jest jedna osoba, która może też jest fanem tego serialu, może kojarzy, a może nie lubi, a dlatego pamięta,
tytuł, a może po prostu drogą dedukcji, na podstawie tych brakujących liter i tych, które mamy, domyśliła się słowo po słowie, o jaki tytuł chodzi. Zapraszam do studia, w skrócie ujmując, dobrze? Muzyka cisza, dyktuję numer, czekamy, jeśli teraz nie usłyszę telefonu, zmieńmy to. Zmieńmy to, bo mamy ostatni moment, żeby zagrać coś dla wszystkich, dobrze? Ostatnia szansa dla hobbysty, dla kogoś, kto może wygrać te 8 tysięcy dzisiaj i to naprawdę bez wielkiej walki. Niewiele osób znam, które by ten tytuł w tej chwili mogły podać. Dyktuję numer. Dla komórek, dla telefonów stacjonarnych, jeśli znasz odpowiedź, naprawdę spróbuj, bo wielka szansa na duże pieniądze. Spróbujmy. 704-304-304. I (grywa) 704-304-304. Proszę ten jeden raz chociaż spróbować. Jeśli jest jedna osoba, która zna odpowiedź, niech spróbuje chociaż raz do nas zadzwonić. Mam nadzieję, że ktoś z Państwa trafi na tę otwartą linię w końcu i to 8 tysięcy po prostu nie zmarnuje się. Widzę. Kończymy program. Kim? Nie wiem, co powiedzieć. Nie wiem, co powiedzieć. Troszkę moja wina, że tknęliśmy z tą zagadką. Zawsze tak właśnie, no to jest taki dylemat, czy wywalić taką zagadkę, co mało kto ma szansę znać odpowiedź i dać łatwiejszą za 25 zł na przykład, czy jednak poczekać, bo a nuż się ktoś znajdzie. Proszę Państwa, ta informacja o końcu programu, o tym, że już żadnej więcej zagadki nie będzie, że to jest naprawdę ostatnia szansa, żeby się zgłosić do tej zagadki i o to 8 tysięcy zawalczyć, czasem mobilizuje kogoś. Ja naprawdę do końca, do momentu, jak nie zniknę z anteny, będę wierzyć, że komuś się udało, bo Państwo jesteście bystrzy i też różne są osoby, różne mają zainteresowania, a nuż troszeczkę szczęścia dzisiaj nam dopisało i jest przed telewizorem ktoś, kto kojarzy ten serial. Tutaj no właściwie nie wiem, co powiedzieć na usprawiedliwienie nasze, bo Piotrek wyciągnął po prostu tytuł historyczny, po prostu serial sprzed 50 lat, czarno-biały, wojenny, co już w ogóle, nawet nie komedia, żeby to chociaż była komedia, ale nie, wojenny, co też wiadomo, że w tych czasach to też troszkę no nie wiem, może nie wszyscy się zgadzają z tym, jak tam jest to wszystko przedstawione w tym serialu. No miesza z tym, proszę Państwa, bo po prostu ja nie wiem, kiedy nie widziałam ostatni raz powtórkę tego serialu. Chyba jak byłam dzieciakiem, nie wiem, z 10 lat miałam. To było już dawno temu. No, kończymy program. Zostało nam tam półtorej minuty. Nadzieja umiera ostatnia. Ja cały czas liczę na to, że to, że to jest koniec programu, że to jest ostatnia szansa na to, żeby jakieś pieniądze dzisiaj do Państwa powędrowały, a nie wróciły wszystkie do sejfu, to że ktoś się zgłosi. Co tam mi tak przychodzi na szybko do głowy? Rudy,
przychodzi mi do głowy zwierzę, szarik, przychodzi mi do głowy Marusia, śliczna taka z warkoczem, której wszystkie dziewczynki zazdrościły. Przychodzi mi do głowy czołg 102 chyba, tak? 102 był numer, 102, ten numer no, wyrył mi się gdzieś tam w pamięci. Przychodzą mi do głowy, no nie wiem, tam zabawy na wsi, po polach się ganialiśmy z bandą moich kuzynów i chłopakami innymi, kto tam byli, Rosjanie, już nie chcę mówić, jak to się mówiło, kto Niemcy, nieważne, Gustli, Grigori, ja nie wiedziałam, nie mogłam się zdecydować pomiędzy Grigoriem a Marusią, kim chcę być. W każdym razie mam nadzieję, że komuś się skojarzy. Faktem jest, że ja bym powiedziała, że tytuł to był to jedno słowo, to drugie. Proszę Państwa, mam nadzieję, że komuś udało się rozszyfrować całość i naprawdę nawet w ciągu tych ostatnich 10 sekund usłyszę telefon, ale to już trzeba dzwonić. Śmiało, wszyscy razem. Proszę Państwa, kto sobie przypomniał nawet w ostatniej chwili ten tytuł? Jeszcze jest szansa na nawet 8 000 zł. Aj, ale ostatnia szansa, czas minął, uwaga, bo będziemy kończyć program. Także ja zniknę, będziemy musieli pokazać odpowiedź. Kto da radę? 704 304 304. Pełen tytuł, nie tylko jedno słowo, nie to jedno słowo, tylko pełen tytuł. Jedna osoba, tylko już naprawdę, bo nie mamy czasu do stracenia. Muszę się z Państwem żegnać po prostu na dzisiaj. Nie wiem, strasznie szybko nam to jakoś upłynęło, ale dużo nagród już dzisiaj wygrali też Państwo, natomiast no 8 000 nie było, nie wiem kiedy będzie, więc niech ktoś spróbuje te pieniądze wygrać. To rzeczywiście było trudne, ale może ktoś gdzieś tam wie, jaka jest odpowiedź. Śmiało do studia trzeba trafić. Próbujemy. 3, 4, jeszcze raz próbujemy. Trzeba trafić na otwartą linię. Uwaga, kto dał radę rozwiązać zagadkę przede wszystkim? Dzwonimy z komórki, ze stacjonarnego. 704-304-304. Proszę spróbować. Kończę program. Zaraz wyświetlimy rozwiązanie. Będzie za późno. Ktoś musi trafić, zanim znikniemy z anteny. Proszę Państwa, to już jest naprawdę nieodwołalne. No, koniec programu to koniec programu. Naprawdę nikt nie dał rady? Naprawdę nikt nie kojarzy? Czołgu? Szarika? Marusi? Tylko pełen tytuł, nie tylko jedno słowo, pełen tytuł, jedna osoba, ale pełen tytuł. Kto rozszyfrował? Zapraszam serdecznie. Jeszcze ktoś ma szansę wygrać nawet 8 000 zł. Proszę spróbować. Jak nie spróbujesz, to na pewno nie wygrasz, to niewątpliwie, ale jak spróbujesz, to jest szansa. 8 października 8 000. Kto wie? Kto wie, kto chce przede wszystkim, bo chcieć to móc podobno, więc proszę spróbować. Zanim pokażemy rozwiązanie, muszę kogoś usłyszeć. Wystarczy, że jest jeszcze w tej chwili przed telewizorem gdzieś jedna osoba, która zna rozwiązanie i spróbuje do mnie zadzwonić. Jeszcze wszystko może się skończyć bardzo, bardzo szczęśliwie.
Śmiało. Nawet jeśli nigdy nie próbowałeś, spróbuj dzisiaj, jeśli to jest na przykład dla ciebie wspaniałe wspomnienie, ten serial, czy też wspaniałe hobby. 704 304 304. Jeśli jeszcze w tej chwili próbujesz, jeszcze masz szansę. Ja jeszcze czekam, proszę państwa. $8000 może wędruje do. No, 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 no. Na zakończenie programu, na ostatni moment, kto tu wpada? Kto trafi na otwartą linię? Kto dał radę rozwiązać tę zagadkę? Czy jest ktoś taki przed telewizorem i próbuje tu się do mnie jeszcze dostać? Bo ja jeszcze czekam. No, no, no. 704, 304, 304. Naprawdę, proszę państwa. Tylko nie to jedno słowo, cały tytuł. Kto ma cały tytuł? Zaraz wyświetlimy. Przypomni wam się. Jak zobaczycie tytuł, to wam się przypomni, co gorsza. Nawet tym, którzy nie oglądali całego serialu, sądzę, że tytuł gdzieś tam jednak obił się o uszy. Bo też nie wiem, czy ja bym nie powiedziała, że ten serial się tym jednym słowem określa. Nie wiem, może to, że nie było pierwszej litery w pierwszym wyrazie. Mówiłam Piotrkowi. Ach. No. Muszę się żegnać powolutku. Proszę państwa, jeszcze jest szansa, ale naprawdę ostatnia, także jeśli ktoś ma się zgłosić, to teraz. Jej, chwileczkę, halo? Dzień dobry. Dzień dobry, proszę powiedzieć, jak brzmi tytuł? Czterej pancerni i pies. Jest, tak, brawo. Ja tylko zawsze mówiłam pancerni. Trudne to było. Naprawdę dawno nie powtarzali. 100 złotych jest pani za tę odpowiedź. A teraz spróbujmy z tą resztą, dobra? 30 sekund, start. Jakiego państwa, start, czas. Jakiego państwa stolicą jest Wilno? Elitwy. Jakiej waluty używa się w Holandii? Euro. Kto opracował klasyfikację gramatyk języków formalnych? Klasyfikacja Klasyfikacja. gramatyk języków formalnych. Spotykają się. O, nie dziwię się, wie pani co, ja się poddaję przeczytaniu tego pytania. Noam Chomsky. Ale ja się ostatnio poddałam przy mianownik, celownik i tak dalej, także może ktoś to powinien wiedzieć, ale nie ja. Dziękuję pięknie. Jutro o 11 na państwa czekam. Do widzenia.